proszę powiedzieć pana wrażenia, jak to wygląda, czy razem z panem słuchali wszyscy wokół tego przemówienia Bidena, jakie są pierwsze wrażenia po tym przemówieniu? Tak, od czasu naszego wcześniejszego połączenia tej zrobiło się o wiele tłoczniej na ulicy. Przyszło kilkadziesiąt, kilkuset zwolenników nowego prezydenta Joe Bidena. Są też pojedynczy przeciwnicy nowego prezydenta, zwolennicy zakazu aborcji z megafonami, i oni tutaj zagłuszali czy przez ostatnie minuty odsłuch przemówienia prezydenta Bidena. Ludzie też stali z komórkami przy uszach i po prostu słuchali tego, co mówił Joe Biden. Więc nie było, nie słyszeliśmy tutaj przemówienia ze sceny, ale tak jak mówię, ludzie słuchali tego przez ich komórki. I szczególnie po zaprzysiężeniu Kamali Harris na urząd wiceprezydenta, tutaj były fanfary, oklaski, gwizdy na ulicy. To był chyba najbardziej żywy moment podczas tej ceremonii.